Siema, witam Was bardzo serdecznie. Jest to kolejny filmik mój poświęcony aktualizacji Minecrafta 1.9, a dokładniej wersji przedpremierowej. Jak widzicie, jesteśmy dzisiaj w twierdzy przed portalem do Enderu. I jak widzicie, mam w ręce perłę Endermana, którymi to trzeba właśnie ten portal naprawić. Ja postaram się tą mapkę, dokładnie w tym miejscu, w którym teraz jestem, czyli na spawnerze Silverfishów, tylko niestety na trybie Creative, postaram się Wam dać do niej link w opisie, żebyście mogli coś sobie pobrać i mogli sobie też bez szukania tego portalu wejść do Enderu, albo jeżeli nie chce Wam się ściągać, to trzeba po prostu wziąć oczy Endermana i kiedy będziemy je wyrzucać, one będą leciały, wylatywały przed nas, aż w końcu przestaną lecieć, będą się cały czas zatrzymywać w jednym miejscu, tam się trzeba właśnie wkopać, tak jak ja tutaj to zrobiłem i to będzie właśnie, tutaj będzie ten portal. Ja teraz skopiuję tę mapkę i sprawdzę, czy się wszystko nagrywa, a potem widzimy się w Enderze. No i okej, jesteśmy znowu, mapka już się nam wrzuca. O twierdzach nie będę zbyt dużo mówić, jako że już jest dużo innych filmików, powiem Wam tylko o tym portalu. Trzeba go po prostu w ten sposób ponaprawiać oczami Endermanów. O. I uwaga, tandradą. Jest, jest Ender. To co? Nic nam nie pozostało do wyboru, jak tylko wejść. Tylko trzeba się przygotować do tego. Mianowicie tak, ja sobie wezmę taki zwykły miecz. W zbroję się nie będę ubierać, bo i tak mam creative. A wezmę sobie ten stolik, żebym mógł ulepszyć sobie miecze. Nie wiem, czy się da ulepszyć łuk, ale może da się też ulepszyć strzały. To już zobaczymy tam na miejscu. No, jeżeli gracie na survivalu, weźcie też inne itemki. A teraz myślę, że już trzeba wskoczyć. Aha, jeszcze jedna rzecz, gra się na survivalu, weźcie sobie dirta, żeby się podsadzać i zaraz wam powiem po co. I do czego. Entering the end. Powiem wam, że jestem pierwszy raz w Enderze, więc to może być dla mnie trochę zdziwienie. O jeziu, ale żeśmy się w głupim miejscu pojawili. Żeśmy się w górze, w środku. Jak widzimy, chwileczkę, zobaczę, czy mam ustawienia na... A właśnie, jeszcze zapomniałam powiedzieć, że tutaj Particles to są takie bąbelki spod wody, już wam teraz tego nie pokażę, ale możecie sobie to sprawdzić. No dobra, trzeba po prostu teraz pomieścić spawnery. Ja za dobrze nie strzelam, nie śmiejcie się ze mnie. A właśnie, muszę zobaczyć, czy jak się mieczem rozwala, to tak działa. Wow! O lol, ale się wystraszyłem. Gdzie są moje strzały? A, tu jest nieskończona strzał. O. Możemy sobie do niego potem postrzelać. Znaczy, no trzeba go zabić, nie? Dobra, ja się postaram go zabić. I jeżeli będzie już miał bardzo mało życia, to zobaczymy się z powrotem. Na razie, cześć. No okej, już jesteśmy. Jak widzicie, już niedużo mu życia zostało. Zostało dosłownie parę ciosów. Dlatego już film włączyłem. No, może już się uda. No. Mówię wam, wiecie ile się przy nim teraz narobiłem? Mówię wam, taki w ogóle dziadu. Patrzcie teraz. I... Deszcz. Jest. I jak widzicie, odchodzi. Pokoju. Dandradandradandradam. Sprawdzam tylko, czy się dobrze nagrywa, żebyście przy niczego nie stracili. Jak widzicie, masa doświadczenia. I pojawia nam się, może sobie je zbierzemy. Bo chcę jeszcze tylko coś sprawdzić szybko. Pozbieramy sobie doświadczenie. Jak widzicie, takie specjalne kuleczki. Niektórzy mówili, że tutaj doświadczenie jest czarne w tym Enderze. Ale, aha, jeszcze chciałem wam coś pokazać, bo w ogóle miałem peaceful, a jak weźmiemy sobie normalne, to tu się wszędzie endermany pojawiają. To tylko takie przy okazji, ale ja endermanów za bardzo nie lubię, dlatego sobie włączam peacefula. Chcę tylko coś sprawdzić szybko,
Czy się da ulepszyć łuk? Nie, łuku się nie da, a strzału nie mam. Więc wam nie pokażę. No mogę wam tylko pokazać, że się da ulepszyć miecz. I to nawet bardzo, bardzo. Okej. Więc ja już będę się z wami żegnać. Pokazywałem właśnie dzisiaj, jak walczyć z Ender Dragonem. Najlepiej jest to właśnie przetestować sobie na Creative. No i w sumie to by było już chyba wszystko. Tak, to jest portal do naszego normalnego świata. Bo kiedy do niego wejdziemy, pojawiają się napisy tego portalu. Nie ma, on się pojawia dopiero, kiedy zabijemy Ender Dragona. Ja już będę z wami żegnać. Cześć. I to jest już tyle z mojej strony na dzisiaj. Już się z wami żegnałem. Chciałbym wam tylko jeszcze powiedzieć, że o czym zapomniałem wspomnieć, jak widzieliście, może teraz urywek, bo chciałem tu nakręcić całe tą całą historyjkę, która się jak widzieliście pojawiła. Ona jest niestety po angielsku, ale pewnie kiedy wyjdzie spolszczenie na wersję 1.9, to będzie po polsku, będzie można sobie ją przeczytać. Chciałem nakręcić całą, ale nakręcę już ją od 4 minut i ona nie miała jakby końca, była bardzo długa, więc uznałem, że to za bardzo nie ma sensu, żeby to kręcić, dlatego chciałem wam tylko powiedzieć, że to była historyjka, po prostu na początku gościu jakiś nas się pyta, jak tam się nazywamy i tam takie, tam mi opowiada historię pewnego człowieka na początku w Minecraftie, a potem naszą historię, jak to tam było, ja tam już tam dalej nie... No szczerze mówiąc, nie czytałem tej historyjki do końca, bo wyłączyłem ją, jak już wam mówiłem wcześniej, że zabijałem teraz pierwszy raz tego Ender Dragona. Dlatego jedynym wyjściem, żeby wyłączyć te napisy końcowe, było zamknięcie gry. Ja właśnie zamknąłem grę. Nie wiem, może jak się kończy historyjka, może jest opcja. Bo tam chyba z tego co my na końcu się powinna pojawić opcja, żeby wrócić do normalnego świata i po prostu gramy tak samo jak wcześniej graliśmy. Może tam będą jakieś zmiany, ja już nie wiem, może na przykład dostaniemy, nie wiem, cały nieskończoność diaksów, nie, po wyjściu z tego Enderu, ja nie wiem. Ja tylko kawałek tej historyki wam pokazałem. To by było na tyle. Narka.